To teraz pozwól, że uzupełnię przyjemnością. Otóż tak, to co oni zrobili na Grunwaldzie, to była tak prymitywna ustawka, że chyba to im najgorzej wyszło ze wszystkich czasów, które do tej pory odbyły się. Otóż tak, moi drodzy, jeżeli ktokolwiek uważa, że on został zatrzymany, to wy sobie chyba nie zdajecie sprawy z własnej głupoty. To jest pierwsza rzecz. Było celowo prowokacyjne słowa z jego pyska, bo ja inaczej nie mogę tego ująć. Cześć, przepraszam, ale jestem wyjątkowo poddenerwowany tym chamstwem. W związku z tym powiedział wprost, przypominacie sobie o tej partii, to wiadomo, on nigdy wcześniej, ale to nie chodzi o to już nawet. On powiedział, że jak kamraci zdobędą władzę, to wtedy mentalnie zabiją swoich wrogów, a później fizycznie. Jak myślicie? Jak myślicie? Kogo on miał na myśli? Jakich wrogów? No bo przypomnę jeszcze raz. Bóg zlitował się nad Polską i zesłał nam Brauna. No to śmiem twierdzić, że pan Braun z całą pewnością dowodzi tym kabaretem, bo inaczej tego nie można nazwać. I teraz przypuszczam, że doszedł do wniosku, że tych dwóch pajaców niestety trzeba schować do zamrażarki na troszkę dłużej. Grubas, drodzy państwo, Grubas wystąpił jako Mao Tse-tung, wykastrowany Mao Tse-tung. Eunuch intelektualny, bo widziałem to nagranie z tymi butami, które przedstawił, no to była już kpina, przyrównując Olszańskiego do Romana Dmowskiego. Słuchajcie, są pewne granice. Są pewne granice przyzwoitości. Rozumiecie? I ja jestem na to najbardziej obruszony, że taki śmieć prezentuje drugiego śmiecia, porównując go do tak wielkiego Polaka, a oprócz tego odnieś się do Michała w taki sposób, to powiem wam otwarcie. Naprawdę, ja... To jest niemożliwe, żeby mężczyzna stojący obok niego powstrzymał się, by tego gnoja po prostu zmasakrować. Zwyczajnie. I śmiem twierdzić, że na tym Grunwaldzie nie było jednego mężczyzny. Mówiąc w sposób delikatny, same cioty. Nic poza tym. To jest już tak niesmaczne i ohydne, obrzydliwe, że uważam, że karma wróci i śmierć wrogom Polski, to będzie ich karma. To będzie właśnie ich karma, tych dwóch cechów. Jagódka, przede wszystkim słowa Olszańskiego, śmierć wrogom Polski, śmierć wrogom Polaków. I jeszcze raz powtarzam, będę to do upadłego powtarzał. Bóg zlitował się nad Polską i zesłał nam Brauna. Słuchajcie, czy wy tak prostego paradoksu nie potraficie dostrzec? Przecież to jest tak niedorzeczne. I to jest takie wystawianie was, tych, którzy zostali jeszcze, ja was nazywam obecnie odrzuty z demobilu, bo wy nie jesteście ludźmi, wy nie macie żadnego mózgu. Tam jest po prostu popcorn i nic więcej. To jest coś, co się nie da określić. Ludzie, którzy dalej stoją przy tych dwóch oszołomach, półgłówkach, oszustach, cwaniakach, konfidentach, to są niespełna rozumu i no niestety, muszę to powiedzieć. Myślę, że i również większość z nich chorych psychicznie. Nie wiem, Jagoda, to całe zajście, które miało być na Grunwaldzie, to ja uważam, że to jest kontynuacja, bym powiedział, strachu, który ma rzekomo ogarnąć Polaków uczciwych, normalnych, poprzez rzekome wsadzenie tego gnoja, rozumiesz, niby do aresztu, bo to nie ma miejsca. On sobie siedzi w bardzo przytulnym miejscu. Nie takie oszołomy jak Olszański, którzy pociągną za sobą zwyczajnych przygłupów. Ja nie mam pretensji na początku. Ja nie mam pretensji na początku, żeby każdy wiedział. Ktoś, kto się dał oszukać, nie mam o to pretensji. Ja to mówię od 3 lat. Natomiast w obecnym momencie, jeżeli dalej w tym siedzi, no to znaczy, że po prostu na niego już nie ma ratunku.
I No to znaczy, że albo jest zdrajcą, albo jest gojem za szekle i po prostu jeszcze jak to gówno się tak mocno rozbryzguje już na każdą stronę tej bańki antysystemowej, to oni jeszcze tego ryja otwierają, żeby te fekalia połykać i jeszcze są zadowoleni, no. No już po prostu nie ma na to słów ładnych, żadnych słów na to nie ma. Ja po prostu już naprawdę czekam na moment, aż to się wszystko po prostu rozliczy, wykolei i będzie to wszystko, to już jest na wierzchu tak naprawdę. Ale liczę na to, że faktycznie wrzesień, październik, wy wszyscy zrozumiecie, otworzycie te oczy i będziecie wiedzieli, co trzeba zrobić. I ja was nie namawiam, żebyście wy teraz przeszli, nie wiem, do mnie, czy nie wiem, do trybunału, czy cokolwiek, ale żebyście kreowali swoje. Jeżeli obecnie jakakolwiek będzie kwestia od strony Olszańskiego, Osadowskiego, to naprawdę trzeba ich ignorować i to wszystko. To są zwykli zdrajcy, to są łachudry od samego początku do samego końca. Jakoś dziwne, że te osoby, gdzie ja mówiłem od 3 lat, że kierunek jest szczęść Boże, nie dostrzegli tego, nie przypomnieli sobie, o czym ja mówiłem, trudno, to nie chodzi o to. Niech to będzie ktoś inny, bo były osoby również inne, które o tym mówiły. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, nie popełnili takich błędów, bo my nie stoimy w miejscu, tylko się cofamy. A system wykorzystuje to w sposób idealny, jak widzicie. Po to to było zrobione, co mamy dzisiaj, że jest takie zawirowanie, że jest taka niepewność, że każdy obecnie zastanawia się, o co tu chodzi, komu wierzyć. Zwróćcie na to uwagę. Jedna rzecz, tak właśnie na pseudo zatrzymanie tego pseudo lidera, pseudo Polaka, nagle się, słuchajcie, odpalają wszyscy ci pseudo antysystemowcy, którzy mają jakieś tam media i już mają dużo lajków. Nagle wszyscy po prostu pieją jednym językiem, biedny nasz wódz kamradzki z partii kamradzkiej został zatrzymany. Już dzisiaj podobno miał sprawę, także no super, powiem, że jakby tak wszystkie sprawy i zatrzymania się odbywały, to nie byłoby czegoś takiego jak sankcja, czy chociażby 4-8, nie? Ale widocznie tutaj gwiazda systemu jest traktowana bez kolejki. Dziękuję ci, Jagódka, bardzo. Ja zrobię takie małe podsumowanie. Oczywiście nie patrzcie na tych przygłupów. Chyba wystarczająco już mamy dowodów na ich zaprzaństwo. Ci, którzy dalej ostoją przy nim, niech się modlą do jego butów. Drodzy Państwo, tylko nie zapominajcie o jednym. Wysyłajcie pieniążki tak, żeby wam nie ubyło. Najgorsze jest to, że ubyło wam rozumu. I to jest najbardziej przykre. Jesteście już w tym momencie zakwalifikowani do tego wysypiska śmieci razem z nimi, bez względu na to, czy jest to bezwzględnie robione, czy z premedytacją. Zaprzaństwo ma takie same oblicze jak zdrada. To wszystko. Dziękuję jeszcze raz, Jagódka, bardzo. Trzymaj się mocno i do następnego razu. Dziękuję pięknie i Olszański, pamiętaj, nie odpuszczę ci. Dzięki, Wojtek, trzymaj się. Ja również. Trzymajcie się wszyscy.